razie jak przygotowania do tego meczu wyjazdowego. Szczególne chyba przygotowania, bo ten tydzień o jeden dzień krótszy ze względu na mecz w piątek. No tak, na pewno krótszy mikrocykl, jeden trening mniej. No jedziemy już jutro rano, mamy po drodze trening. Na pewno ciężki mecz, ale na pewno cieszy to, że na bardzo dobrym boisku. Znam obiekty Chrobrego, wspaniałe boisko będzie na pewno przygotowane. Myślę, że jesteśmy optymalnie przygotowani do tego spotkania. Jest jeszcze niewiadoma, jeżeli chodzi o środek obrony, bo sytuacja nasza nie jest łatwa. Wiadomo, że Sebastian z Krzysiem wyglądali bardzo dobrze i optymalnie na środku obrony. No ale takie jest życie drużyny, takie życie trenera. Musimy być przygotowani na inną opcję. Jest Borys Milekić, jak to drugi zdecydujemy w ostatniej chwili, bo jest kilka kandydatur na tą pozycję. Na pewno utalentowany junior, który bardzo dobrze w juniorach wyglądał na tej pozycji, Drożdżal. Ciężkie spotkanie, ale przede wszystkim widzę po moich piłkarzach, że musimy cały czas gonić do pracy, cały czas chłodzić głowy. Jeszcze nic wielkiego nie zrobiliśmy. Dopiero kilka spotkań, jeszcze będzie bardzo ciężka droga do utrzymania. Musimy ciułać te punkty i mam nadzieję, że jakiś przywieziemy z Głogowa i wtedy będę bardzo mocno zadowolony. O jedną rzecz trzeba spytać. Niektórzy zawodnicy, a może nawet większość po ostatnim meczu wyglądała już na mocno, mocno zmęczonych. Czy tu nie ma już problemów takich z generacją, z odnową? No bo te wszystkie mecze są na 120% przynajmniej. Każdy mecz w pierwszej lidze, każdy zespół wkłada wszystkie siły w to spotkanie i przede wszystkim moi piłkarze muszą wiedzieć, że optymalne żywienie, sen, ich najbliżsi muszą wiedzieć, że oni mają być w tej rundzie skoncentrowani i przygotowani na każde spotkanie, czyli wypoczęci, wyspani i oprócz tego dobieramy te jednostki treningowe tak, żeby forma była optymalna na każde kolejne spotkanie. Stalmielec w piątek zagra w Głogowie z Chrobrym, z nami obrońca Stalmielec Dominik Sadzowicki. Dominik, jak przygotowania do trudnego wyjazdu piątkowego? Znaczy na pewno każdy wyjazd jest trudny, tak? Nie jest tak, że ten mecz jakieś specjalne przygotowania. Pod każdy mecz mamy swoje mikrocykle. Ten jest tyle inny, że jest ten dzień mniej przygotowań, ale mamy swój harmonogram, mamy swój mikrocykl treningowy i został on przepracowany tak jak był zaplanowany, więc jedziemy do Głogowa po punkty. W Głogowie zagracie z przebudowaną defensywą. Jedna z opcji mówi, że no zagrasz na tym ostatnim stoperze czy środkowym obrońcy. Jesteś gotowy do takiego wyzwania? Pewnie. No, ćwiczyliśmy parę aspektów gry, kiedy zabraknie Sebastiana i Krzysia. Mieliśmy parę schematów i także właśnie ten, w którym występuje na środku. Nie jest to dla mnie problem, tak? Bo czy w kadrze Marcina Dorny, czy w Górniku występowałem na środku, więc problemem to nie jest. Ja się dostosuję do decyzji trenera. Jest pierwsza okazja, by spytać o twoje wrażenia z gry pobytu w Mielcu. Nie, no na pewno pozytywne, tak? Bo wszystko tutaj fajnie wygląda. Jest organizacja pod grę w piłkę i można tylko i wyłącznie na tym się skupić. I także miasto żyje tą piłką, jest tu dobra atmosfera do sukcesu.